Cześć! Za chwilę na kanale pojawi się recenzja Poco X3, a ja sobie przypomniałem, że wciąż nie nagrałem recenzji sprzedawanego w Europie pod nazwą Poco X2 Redmi K30. Trochę późno, ale myślę, że fajnie jednak zrobić tę recenzję, żeby wiedzieć, jakie zmiany zaszły między kolejnymi modelami. Zapraszam więc do mocno spóźnionej recenzji Poco X2. Korpus Poco X2 wykonany został z odpornego na zarysowania szkła Corning Gorilla Glass 5 generacji. Tylny panel dostępny jest w kilku kolorach, niebieskim, czerwonym, fioletowym lub białym i ma zaokrąglone boki, dzięki czemu telefon wygodnie leży w dłoni. Wymiary obudowy to 165x76x8,8 mm. Niemal identyczne wymiary ma Redmi Note 9S i Pro, natomiast waga Poco X2 to 200 gramów. Na tylnym panelu znajduje się jedynie zatopione w szkle logo oraz moduł aparatu, do którego mam mieszane uczucia. Po pierwsze, moduł jest długi, wąski, a do tego mocno wystaje ponad obudowę. Po drugie, otacza go ozdobny pierścień, który moim zdaniem wygląda dość tandetnie. Nie wiem dlaczego, ale moje pierwsze skojarzenie z nim to odpustowe jojo z dzieciństwa. Boczna ramka wykonana jest z częściowo szczotkowanego, a częściowo gładkiego aluminium. Jej faktura jest mieszana, ale przyjemna w dotyku. Z prawej strony mamy zintegrowany z czytnikiem linii papilarnych przycisk zasilania. Czytnik umieszczony jest w delikatnym wgłębieniu, za co należy się plus. Dzięki temu rzadziej dochodzi do sytuacji, kiedy przypadkowo dotykamy czytnika. Powyżej sensora znalazły się jeszcze guziki regulujące głośność. Z lewej strony klasycznie znalazł się slot na karty SIM i pamięci. Na dole głośnik, port USB typu C oraz gniazdo audio. Na górze umieszczono jedynie port podczerwieni. Przód Poco X2 zdominowany jest przez ekran IPS o rozmiarze 6,67 cala. Zagęszczenie pikseli na cal wynosi 395, a stosunek ekranu do powierzchni całego przedniego panelu wynosi 84,8% i jest to naprawdę niezły wynik. Jest to praktycznie tyle samo co w Redmi Note 9S. W wyświetlaczu Poco X2 znalazły się dwa obiektywy do selfie, które umieszczone zostały w punktowym wycięciu w prawym rogu ekranu. Co ciekawe, obie kamery mają oddzielne wycięcia, pomiędzy którymi znajdują się ustawione na czarno piksele, dzięki czemu całość teoretycznie powinna wyglądać jak pojedyncze wycięcie. Końcowy efekt jednak nie zachwyca, nierównomierne podświetlenie ekranu LCD w tym miejscu sprawia, że wciąż widać dwa obiektywy osobno. Dużym plusem ekranu jest obsługa zapewniającej wyższy współczynnik kontrastu technologii HDR10 oraz częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz, dzięki której animacje są znacznie płynniejsze niż w przypadku odświeżania standardową częstotliwością 60 Hz. Wyższa częstotliwość odświeżania oznacza jednak większe zużycie energii. Osoby, które preferują dłuższą pracę na baterii, mogą w ustawieniach wyświetlacza zmienić częstotliwość odświeżania na standardowe 60 Hz. W tym samym menu możemy również zmienić kontrast, jak i temperaturę barw. Jakość obrazu jak na solidny ekran LCD przystało jest dobra, choć bez tak głębokiej czerni, którą zapewniają ekrany OLED. Kolory natomiast wyglądają żywo, a jasność jest wystarczająca do swobodnego korzystania z telefonu nawet w bezpośrednim świetle słonecznym. Poco X2 wyposażony jest w procesor Snapdragon 730G. Układ ten wykorzystywany jest w takich modelach jak Realme X2 czy Xiaomi Mi Note 10. Jest to średniej klasy chipset Qualcomma, produkowany w 8-nanometrowym procesie produkcyjnym. Procesor składa się z 8 rdzeni taktowanych maksymalnie zegarem 2,2 GHz, a za generowanie grafiki odpowiada układ Adreno 618. Poza tym mamy tu również 6 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej, wykonanej w szybkim standardzie UFS 2.1. W testach syntetycznych procesor Qualcomma znajduje się w środku stawki. Snapdragon 730G w benchmarku AnTuTu uzyskał wynik prawie 270 tysięcy punktów. Jest to wynik niemal identyczny do wyposażonego w Snapdragona 720G Redmi Note 9 Pro. Natomiast zeszłoroczny Redmi Note 8 Pro z Helio G90T wykręcił nieco lepsze wyniki. Testu 3D Mark niestety nie udało się przeprowadzić, ponieważ Poco X2, podobnie jak Redmi Note 9, ma blokadę firmware, która uniemożliwia benchmarkowi 3D Mark nawiązanie połączenia sieciowego w celu pobrania i zainstalowania plików DLC, testów porównawczych i aktualizacji listy urządzeń, ale procesor graficzny Adreno 618 radzi sobie nawet z wymagającymi tytułami 3D jak Asphalt 9 czy PUBG, gdzie liczba klatek na sekundę nie spada poniżej 30. W Geekbench 4 także jest blokada połączenia sieciowego, przez co test może się rozpocząć, ale nie zostanie ukończony. Na szczęście wciąż niezablokowany pozostał Geekbench 5, więc wynik Poco X2 w tym teście to 549 punktów za jeden rdzeń oraz 1763 za wszystkie.
Ogólnie rzecz biorąc, procesor średniej klasy i 6 GB pamięci RAM zapewnia dobrą wydajność w codziennym zastosowaniu. Aplikacje ładują się szybko dzięki szybkiej pamięci UFS, a dzięki wyświetlaczowi o wysokiej częstotliwości odświeżania animacje wyglądają jeszcze bardziej płynnie. X2 posiada na tylnym panelu aż 4 aparaty. Są to od góry do dołu kamera makro 2 mega, szeroki kąt 8, sensor 2 mega do rejestrowania głębi oraz aparat główny Sony IMX686 z matrycą 64 mega. Aparat główny łączy 4 sąsiednie piksele w jeden duży, dzięki czemu udaje się z nich uzyskać więcej światła. W praktyce oznacza to, że X2 domyślnie robi zdjęcia w 16 mega, można jednak zrobić je w pełnoprawnych 64 megapikselach. Jeśli chodzi o jakość zdjęć, to aparat główny w dzień rejestruje obrazy z wysokim poziomem szczegółowości i dobrym odwzorowaniem kolorów, choć czasami kamera może zbyt mocno rozjaśnić kolory. Dużo gorzej wyglądają zdjęcia ze słabo oświetlonych lokacji, są ziarniste i pozbawione ostrości. Aparat szerokokątny wykonuje zdjęcia gorszej jakości od głównego, ale w dobrym świetle zdjęcia mają niezłą szczegółowość. Tryb ultra szerokokątny w nocy bez zaskoczenia radzi sobie bardzo słabo, zdjęcia mają bardzo niską szczegółowość i ostrość. Kamera makro pozwala na fotografowanie obiektów już z odległości 2 cm. Zdjęcia z bliska są szczegółowe i mają ładnie odwzorowane kolory, choć aparat w tym trybie miewał problem ze złapaniem ostrości. Jeśli chodzi o wideo, to Poco X2 może nagrywać filmy w maksymalnie 4K i 30 klatkach na sekundę. Wideo jest ostre i płynne, z nieźle spisującą się stabilizacją, która co ciekawe dostępna jest jedynie dla filmów nagrywanych z prędkością 30 klatek na sekundę. Tak więc możemy z niej korzystać nagrywając w 4K i 30 klatkach na sekundę, ale już nie w Full HD i 60 klatkach na sekundę. Dostępny co ciekawe mamy tutaj również tryb slow motion. Jak zwykle Xiaomi zaopatruje swoje telefony w oparty na Androidzie 10 system MIUI. Co ciekawe, kilka dni temu telefon otrzymał aktualizację do najnowszej wersji MIUI 12, która zawiera poprawki zabezpieczeń i prywatności, a także nowe animacje interfejsu. Telefon posiada obsługującą szybkie ładowanie wbudowaną baterię o pojemności 4500 mAh, która okazała się zaskakująco wydajna. W moim teście Poco X2 przy odświeżaniu częstotliwością 120 Hz w trybie pełnoekranowym z jasnością i głośnością ustawioną na 50% był w stanie wyświetlać film na YouTube przez prawie 16 godzin i zostało mu jeszcze 12% baterii, a przy odświeżaniu częstotliwością 60 Hz po prawie 20 godzinach zostało mu jeszcze 8%. Jest to bardzo dobry wynik, zważywszy na to, że Note 9 Pro z akumulatorem o pojemności 5020 mAh po 15 godzinach miał zaledwie 15% baterii. Co jeszcze? Poco X2 ma hybrydowy slot na karty, co oznacza, że jednocześnie możemy korzystać albo z dwóch kart w formacie nanoSIM, albo jednej nanoSIM i jednej microSD. Poza tym mamy tu również Bluetooth w wersji 5.0, dwuzakresowe Wi-Fi oraz moduł nawigacji obsługujący najpopularniejsze standardy jak GPS, GLONASS czy Beidou. Telefon ma jeden głośnik, który znajduje się na dolnej krawędzi urządzenia. Jakość dźwięku jest zadowalająca, ale przy maksymalnej głośności trochę spada jego jakość. Na szczęście mamy tu gniazdo jack 3,5 mm. Bez zarzutów natomiast jest jakość połączeń głosowych. Dźwięk w trakcie rozmów jest głośny i wyraźny. Zintegrowany z przyciskiem zasilania czytnik linii papilarnych działa bardzo sprawnie, praktycznie zawsze za pierwszym razem rozpoznając nasz odcisk oraz szybko odblokowując urządzenie. Oprócz niego telefon wspiera także system rozpoznawania twarzy. Sporym jednak minusem jest brak w modelu tej klasy modułu NFC do płatności mobilnych oraz diody powiadomień, dzięki której nie trzeba co chwilę zerkać na telefon. No i przyszedł czas na podsumowanie. Poco X2 lub Redmi K30, jak to woli, w podstawowej wersji z 6 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej do kupienia jest za około 900 zł, jest to więc model średniopółkowy, ale posiadający wiele cech flagowców. Urządzenie, jak przystało na Xiaomi, zostało solidnie wykonane i ma typową dla flagowców szklaną konstrukcję. Jedynym mankamentem w wyglądzie jest pierścień okalający moduł aparatu oraz podwójne punktowe, ale połączone ze sobą wycięcie na dwa aparaty do selfie. Wyświetlacz 120 Hz zapewnia wysoką jakość obrazu, pozostawiając pod tym względem daleko w tyle Redmi Note 9 Pro. Sok od Qualcomma oraz duża ilość pamięci RAM zapewnia wystarczającą wydajność do komfortowej pracy, a telefon bardzo płynnie chodzi. Mamy tu również baterię o dużej żywotności, najnowszą wersję MIUI 12, port microSD, choć hybrydowy, oraz gniazdo jack 3,5 mm. Pod niemal każdym względem model ten jest znacznie bardziej opłacalny niż Redmi Note 9 Pro,
niemal pod każdym, bo jednak brak modułu NFC jest wadą, obok której ciężko przejść obojętnie. Kolejną wadą, choć już dużo mniejszego kalibru, jest brak diody powiadomień, która dla mnie jest niesamowicie przydatna. To tyle jeśli chodzi o Poco X2, a tymczasem już niedługo recenzja Poco X3, gdzie przekonamy się, jakie zmiany zaszły w najnowszej odsłonie tej serii. To już wszystko na dziś, do usłyszenia, cześć!